Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z GTA Vice City, moi drodzy. Zdecydowaliście, że będziemy jednak nagrywać odcinkowo tą giereczkę i w sumie bardzo się z tego powodu cieszę, bo ona na streamy jest mniej dobra aniżeli na odcinki, więc jest, odcinki, good. A na streamach może jakieś roleplaya szczelimy, chociaż to może niekoniecznie z tego GTA. Dobra, bez pierdzielenia, łapa w górę, oczywiście taktyczna, mordeczki musi być zostawiona, jeśli to ma być dobry rozkwit serii, to zapierdzielcie tutaj lajkacza, lujacza pod tym filmem, mordeczki. Oczywiście subik też i dla fanów GTA San Andreas. Jeśli ładnie mi tutaj Vice City przyjmiecie, skończymy Vice City, to zaczniemy inną serię. Jest jeszcze trójeczka do grania, która też jest bardzo dobrą grą. No i San Andreas oczywiście. Chociaż mówię, San Andreas już jest bardzo mocno przeorane, szczególnie ostatnimi czasy, więc da wam troszeczkę odsapnąć od San Andreas. Ale jeśli chcecie, to też uda się nam ograć tamte części, więc spokojna wasza rozczochrana, damy radę. A wy pamiętajcie o tym, że są koszuleczki do zamówienia do, moi drodzy, 10 czerwca, więc lepiej zamówcie teraz, aniżeli... O kurwa. Easy boy. Lave me alone. Ha! Działa! Udało się! O Boże, wpisałem pierwszy kod w GTA. Super! Zajebiście. Nie będę tego więcej robił, ale chciałem wpisać pierwszy raz kod do GTA, słuchajcie. Od tak dawna, Boże, jak pięknie poczuć jest taką siłę w ryncach. Weź ty, paruwo. Coś pięknego, słuchajcie. Dobra, idziemy do Aleczki. Aleczka się tu na mapie mieni, to trzeba ją odwiedzić. O kurwa. Myk, o kurwa, przejechałem człowieka. No nic, no dobra. Cóż, JP, będzie trzeba to się z nim pościgać troszeczkę. Pierwsze uciekane, pierwsze wpisane kodziksem. Ale jedynka to na easy do ucieknięcia. Wow, chyba że przejedziemy więcej ludzi. Ale no spokojnie. O kurwa. Dobra, uciekaj, uciekaj Tommy. Uciekaj kurwa, bo się będzie palić. Uciekaj! Dobrze Tommy, dobrze. You're perfecto uciekiniero, my friendo. Tylko czekajcie kurwa, trzeba zmienić tak. Skórki sterowanie. Klawiatura, ziomek. Bo prawy shift, sprint na prawym shifcie to jest totalnie beznadziejna sprawa, więc sobie zmienię go na lewe i teraz mogę żyć. No i żyć nie umierać takim sprintem, to ja mogę kurde biegać, ziomeczku. Dobra, Eleczka tutaj, lecimy. Szczelimy sobie questa u ciebie, mordo. Ty co, kaplusie? Co tam w łapie trzymasz? Zamknij mordę. Widzicie, przypadkowych ludzi jest strasznie wspaniałą sprawą. Boże, to jest totalnie cross, ale bym cię uszczelił. Dobra, olejemy go. Ty! Widzisz się raszplo do mnie sadzić? Dawaj hajs, biedaku. Dziękuję bardzo. No. Cinema... Magic chyba. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball, goes by the name of Kent Poskens. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Dobra, dawaj ziomek. Dawalimy mu na pyrę. Poskent? Dobrze zapamiętałem? O kurwa, nie tu, nie właśnie tam. Andrzej, no co ty? Tomek. Tomek, musisz się zachowywać dosyć kurwa. Totalnie najgroźniejszy gangster w Vice City. To jest Tommy na skuterku. Każdy gangster zawsze jeździ na skuterku, pamiętajcie o tym. Jeśli chcecie taktycznie i bardzo skutecznie jebać policję, tylko i wyłącznie na skuterku. Chyba że zaczyna padać deszcz, to wtedy jest dużo większa szansa spierdolenia się ze skuterka. Boże, w końcu klub! Malibu! O Jezus, jak ja to jest, nie wiem, nie pamiętam, że zajebiście się kupuje to Malibu. Hyc. Siemano. Jak będę już bogaty... Szybko poszło. Old Kent, yes. Oj. Kent Paul, I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Gets another drink, bruv. But he's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mudskine. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef-cum-trumpet shifter who deals that kitchen of a hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Naprawdę, kurwa, to już nie mogliśmy zajebać? Tommy jest chujnie gangster, tyle mam do powiedzenia. Kutasa do czoła trzeba było mu przystawić i... Gitara się ma, Tommy. Nie tak się załatwia interesy po gangstersku, stary. Totalnie źle do tego podszedłeś. Dawaj, z powrotem na pedalski skuterek i lecimy dalej. Znać kucharza na Ocean Drive, damy radę, nie ma problemu najmniejszego. Mam nadzieję, przynajmniej ten kucharzyna będzie chciał się napierdalać, bo Polskant nie jest zbyt taktyczny. Kurwa, pamiętam tą misję, o Boże, czy to jest ta misja, co te kucharze z tatasakami na nie wyskoczą? To jest totalnie ta misja, o Boże, ona jest... O, jest, I got this, motherfucker. Ja teraz jego telefon chyba muszę podpierdolić. Siema, Andrzej. Ja to escalated quickly. Masz telefon komórkowy, może teraz odbierać rozmowy. Zajebiście, nie mogę sobie kupić, tylko musiałem zajebać kucharza, żeby dostać. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? Brother? What's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Kurwa! Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. Czy mogę mu najebać po prostu? No nie pomyślałem. Pistolet łatwiej. O, jare! Co tam masz? Gnata dla mnie, Icy Fire, okej. Nie wiem, wydaje mi się, że... Nie, tak czy siak byśmy musieli mu najebać. Co ty? Przecież to jest kurwa jakieś gejuchy w czopkach. Czemu nie możemy ich po prostu nakurwić? Wypad pedalisty. Ja chcę tego tasaka. O, bo mnie potniesz? Kurwa, nie dla psa, zaraz cię dorwę tasakiem, ziomek. Leżeć, psie. Dziękuję bardzo. O! Kumpel! Can I pick this? Jasne, że wolę tasak, lol, what the hell. Od noża? Proszę cię. No i myk. Zmniejszona policja. O Boże, to jest ten piękny quest, gdzie mamy to zajebiste auto na sam początek. Pamiętam go. Wspaniały quest. Siema, mordeczko. Fajnie by było, jakbyśmy ci go nie porysowali, z tego co pamiętam. Boże, te plastikowe auto takie. Spoko, lecimy. Damy radę. Te płaskie auta przypominają mi Vice City. A nie, czekaj. To jest totalnie Vice City. Idealnie zaparkowane, na niczym. Kółeczko zajebane, that's what I like. Come on, mate. Kurwa, nie tędy wejść. Dobra, zrobimy inaczej. O ty chuju, Bob, czej. No i uciekł z miejsca wypadku, dziadu. Masz szczęście, że nie wyszedłem. Jak wyszedł, to by było inaczej śpiewane tutaj. Mam nadzieję, że nasz czarny przyjaciel nie pogniewa się za bardzo, że rozjebaliśmy połowę auta. Wejdź na różowy znacznik. Tak, spoko. Kupujemy rzeczy. Piękna sprawa. 700 dolków do wydania, damy radę. Coś tam może kupimy. Jeśli masz wystarczająco dużo kasy, możesz kupić prawie naciskając coś tam. Zakończyć zakupy, naciśnij Enter lub F. Gitara. Wyłaź tego z auta, ziomek. Idziemy kupić jakieś rzeczy. Tasak mamy. Załatwiłeś lęca, wróć po niego. Jak kurwa zostawiłeś? Przecież ja muszę kupić te rzeczy, spokojnie. Lewy shift, aby kupić, tak? Wciśnij prawy lub lewy shift. Dobra. Krugerka mamy, na którego nas nie stać zdecydowanie. Brak towaru, aha, czyli nie mogę tak czy siak kupić. Okej, 300 dolków za Uzika, I'll take it. Mogę sobie kupić tą? Kamizelkę? Serio, mam brak towaru? No dobra, to nic. Spierdzielam, dzięki typie. Uzik na pewno będzie działał dużo konkretniej, aniżeli zwykły pistolecik. Także gitara się ma. Hyt! Bo z pojazdu musisz mieć pistolet maszynowy. Mam. I got this. Zajebiście dobrze się skręca tym autem, powiem wam. Sami trochę za bardzo. O, sorry. Nice cock. Sorry, że ci brykę rozjebałem, stary, ale musisz mi wybaczyć. Dobra, mordo, easy, na spokojnie. 200 USD-ków. Easy misja, mordeczko. Idziemy zapisać, lecimy dalej. Nie ma co się opierdalać tutaj. Impreza saved, yes? Gdzie teraz się ma? O ty gejuchu na roka. Nie powiecie mi chyba, że nie wygląda to pięknie. I tylko w Vice City możesz zrobić, kurwa... O, telefon. Zaraz dokończę sentencję. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Okej, więc coś nie pykło, mordeczko. Także to jest jedyna gra, w której możesz przy plaży zamordować jakiegoś pedała na rolkach w różowych gaciach, więc to jest całkiem quality. Ewentualnie możesz podejść do gangstera, przynajmniej gościa, który wygląda na gangstera, w różowym garniturze i po prostu zajebać go tasakiem. Coś pięknego! Tasak na rej. Dawaj, ziomek, nie wstajesz. Na środku ulicy. Nikt się tym nie przejmuje. Przecież... Nawet policja. Nawet kurwa policja. Come on. Właśnie zamordowałem typa tasakiem na ulicy. Policja nawet do mnie nie podesz. Dwa radiowozy i nikt nie zareagował. Piękne, pięknie, kurwa, jak w Krakowie. Super, ale gdy już podejdę i uwaga, sztuczka. Uwaga, uwaga, sztuczka. Okej, jeszcze, zrobimy inaczej. Kurwa, nakopnij to auto. Dobra, nic nie zrobimy. Możemy drukować się do tego ulicy ciałem. That's what I like. Nikt się tym nie przejmuje. No, dokładnie. No, to. Stój. Mam taksówkę, dobra. Taksówkę na razie olejemy. Dajcie mi jakiegoś... O, kurwa, pedalski skuterek. Moje ulubione... Mój ulubiony środek... O, kurwa, SUV. Mój ulubiony środek lokomocji. What the hell? Open your guts chyba chciałeś powiedzieć, moja droga. I meg, dziwkę na ulicy. Stasaczka. Hyc. O, that was quite nice. Ty wstała, pierdolona. Jeszcze idziemy najebać. Ty! Aaa! Dziwka Terminator. O kurwa, zdychaj. No i wyjebiej, Tommy. Ty pedale, no! Aaa! Co za twarde kurwiszcze. Chodź tu. Pośliznałaś się na własnej... Ty się właśnie wystraszyłeś własnej krwi? Leżeć. Dobra, teraz zdecydowanie nie wstanie. Upewniłem się, że na pewno nic się nie stało. Okej. Patrz, no to wygląda na jakiegoś... Na jakąś BM-eczkę, coś takiego. Espantoso. A to jest Sentinel. Okej, auto nazywa się Sentinel. Gitara się ma, zapamiętane. Ale kurwa Terminator mnie zmiszczyła troszeczkę. 3 razy stastaka w ryj dostała, jeszcze przyszła i mi oddała. O co chodzi? Only in G2A. Vice City. Titan Horse. I to wcale nie chodzi o konia. Byłaś. To auto jest ładniejsze, zdecydowanie. Przepraszam. Cheetah. Gitara. Cheetah czy nie cheetah? Ja tam za dużo nie będę czytał. Heh. Siema. Pa! Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Zesrałeś się? Ojej. Those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Spoko, mordeczko. Nie panikuj, dam radę. What did I do wrong in a past life? Totalnie się Totalnie to, co myślałem. Oczywiście, gościu w różowej koszuli musiał go zajebać. Chyba dawno tasakiem w łeb nie dostał, ale spoko. Młoteczek. Zestrasz 2 przysięgłych, ale nie zabija ich. Myślę, że młotek do tego nada się idealnie. Tak samo jak daje wzięcia tej babki stojącej nad trupem. Pa! O ty kurwo. Ja pierdolę, ci ludzie są pojebani. Jak się ciebie bije młotkiem na ulicy, to uciekasz. A nie zgrywasz chojraka i oddalisz z pięści. Kurwa, to nie ma sensu. Okej. Mój Cheetah stoi. Idziemy pozastraszyć frajerów troszeczkę. No, na szczęście jest niedaleko. Myk na ręcznym. O kurwa, prawie się udało. Pod prądzik teraz. Hyc, gitara siema. Ej, wow, w ogóle... Czemu to jest ruch prawostronny? Nie powinno być przypadkiem troszeczkę na odwrót? To nie powinno być właśnie ruch po lewej stronie, że to Ameryka i tak dalej? Amerykańskie i tak dalej? To jest raczej po prawej stronie tam jest ruch. Właśnie zobaczyłem błąd w Matrixie, kurwa, słuchajcie. Przez tyle lat w błędzie żyłem, ale w GTA jest ruch prawostronny. What the fuck? Okej, widzę, że trzeba tutaj pana zastraszyć, bo dawno pierdol młotkiem mnie dostał. Co ty na to, żebym ja zajebał w twoje auto, albo w twoją lożkę? Wypierdolę ci w auto. Patrz, sąsiad. Z twoje auto? Kurwa, mam taką nadzieję. Ziomek. Nie reagujesz? Rozpierdalam ci brykę. Za daleko nią nie pojedziesz, czaisz, banie? Halo? Dobra. Koleżankę ci wyjebałem. Okej. Więcej młotków. Możesz wskazać pojazdy uderzając z nim młotkiem lub podobnym narzędziem. Spierdalaj. O kurwa, zajebałem policjantowi. Zajebałem go? O nie, zabiłem policjanta, najgorzej. Jakie? No to wyjdź z tego auta pedale i powiedz po prostu, że się poddajesz, będzie prościej. No, gitara siema. Pozamiatane, wytłumaczone, teraz muszę spierdolić policji, bo inaczej będzie problem, złapią mnie, przegram misję. I don't like Ando, this yes. O kurwa, sorry. Ajajajajaj. Wydaje mi się, że przejechanie, kurwa, trupa policjanta nie było zbyt dobrym zabiegiem do oczyszczenia mnie z zarzutów. O kurwa, Cheetah, przestrzelone opony. Mietki! Czej! Brandne w karo. Hyc! Nie dla psa! Trzeba przejechać środkiem, słuchajcie. Zaraz ich tu jebniemy. There is not a problem. Hyc! Ty kurwa głupia cipo! Coś ty zrobiła! Jezus kurwa, ci ludzie są pośledzeni. Ha! Laska mi się rzuciła pod opony? Policja przejechała, to jeszcze ją przejechała. Zajebiście. Przejechała ją przejechała, może tak. Kurwa, dziwki chodzą po ulicach, co tu się dzieje? Totalnie niebezpieczna okolica. Dobra, lećmy pod questa, po prostu zgubimy ich po drodze. Kurwa, ile psiarskich. Dobra, meg na plażę. O chuj, zamknięta. Tam coś było. O, no twitando. Dobra, zmieszczone, elo. Essa. Znajdzie się, spotkam kurwa policjanta, który będzie patrolował plażę. Albo wieśka, który już... O kurwa! No jak chuj, spotkałem policjanta, który patrolował plażę. Co jest kurwa? Policja łapie później niewinne chłopaki za kratkami. Pozdrowienia dla więzienia, guys. Trzymajcie się krat. O kurwa, dobra, tutaj jesteś. Gitara się ma. Wyższe piętro. Więc trzeba się tu się w kirach skierać w krzakach, będzie przypał, przecież jak tam cię będą mnie próbowali dojebać teraz. O kurwa, psiarskie. Nie wyczaił mnie, jak chuj mnie wyczaił. Najebany, na szczęście. Uff. Nie zauważyli mojego auta rozjebanego w krzakach, to bardzo, bardzo taktyczna sytuacja była. Kurwa, ile psiarskich tu jeździ. Kręcą te bączki. Kumpel, masz zamiar iść? Nawet na kuckach ty nie możesz chodzić? O nie, to jest rzadki gatunek Tomiego, który jest napierdolony i nie umie chodzić na kłódkach. Najgorzej. Napiję się kawy w takim razie. To mi musisz w sobie obudzić te podstawowe instynkty życiowe, wiesz, bo chodzenie na kłódkach to naprawdę nie jest kurwa tak ciężka sprawa, jak ci by się wydawało. A te wsiarskie już mogę odpuścić, bez kapi. Ile możecie mnie gonić? Zaraz użyję tajemnego hasła na znikanie. No najebany, Andrzej. Wiem co zrobię, po prostu pójdę w tę stronę. Nie chciałbym przegrać tego questa. Szczególnie w tak głupi sposób. Myślę, że bicie ludzi młotkiem na plaży niekoniecznie będzie pomagało w uciekaniu przed policją, nie? Ale jak nie jebnę, to nie będę sobą. Chociaż jedną... Gruber... Nie. Nie. Nie bij czarnych. To jest rasistowskie. Uderz białego. Dokładnie. Dobra, w dupiu z tym. Idziemy po prostu. Zaraz auto przemalujemy. O, my friendo. Uciekaj. Kurwa, przecież mi bił, przecież mam młotek. Zero samozachowawczego instynktu. Naprawdę, guys. Minimum, poproszę. Minimum. Dobra, lecimy do tego typa, słuchajcie. Nie ma co się przejmować tutaj za bardzo tą policją. Oni są tak napierdoleni. A, bo oni nie mogą na trawnik wjeżdżać. No tak, przecież niszczenie zieleni te sprawy. Dawaj to mi. Kurwa, nawet mnie nie zauważyli. No to XD. I zajebali w lampę. Boże. Miasto debili. Czemu właśnie... Czy ty kurwa jesteś najebany? O chuj, zauważyli mnie. Zaraz mi pokażę. Sztuczka. Hyt, zniknął. Jebany. Czarodziej. No, już zgubili mnie. Ha! Co za kurwa leszcze. O nie, 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 nie. O chuj, strzelają. Dobra, Banshee, let's go. Dobra, musimy przemalować to Banshee, przecież to kurwa będzie trwało 2 lata. Szpreja zajebiemy. To i Halina nie pozna. Dawaj. Ej, naprawimy autko. Żeby będziecie mnie 2 lata ganiać tutaj. To nie ma najmniejszego sensu. Dzień dobry, o Boże. Stary dobry paint shop, let's go. I myk, kurwa, był ścigany przez policję? Nic bardziej mylnego. Myk, gonili człowieka. Zgubili auto. O chuj, sorry, myślałem, że w policji zajebałem. Na szczęście to nie była policja. No i poszukiwania, kurde, zniknęły. Gitara siema. Dobrze, znam czarną magię. Nie, białą magię, białą magię. No racist joke, Bartek, to jest GTA. O kurwa, nie, ta przestań. Dobra, spokojnie. Halo, jeden czerwonym. Pod prąd. No, widzę, że ich to bardzo nie zdziwiło. Okej. Auto? No tak. Halo? Jest pan w domu? Dobra, walimy w drzwi, dopóki drzwi nie odpadną, słuchajcie. Wal to mi, wal. Jak za dawnych lat. Jak w podstawówce. Przecież to kurwa szybciej wybuchnie. Okej. Pięknie. Wydaje mi się, że świadkowie teraz zostali ładnie tutaj wytłumaczeni. O Boże. Totalnie myślałem, że się wyjebiesz o te drzwi. Jak ty zrobiłeś? Jezus, za dużo czarodziei na metr kwadratowy. Uciekajmy stąd po prostu. I słuchajcie, tak kończymy kolejny odcinek z GTA Vice City, moi drodzy. Jeśli podobało wam się to, co tutaj robimy, to zostaw taktyczną łapę w górę. Pamiętajcie, żeby zostawiać te taktyczne kciuki. Może YouTube nagle stwierdzi: hej, diabeł w sobie nagrywa jeszcze, 3 odcinki dziennie wrzuca ostatnio. Może kurwa damy mu jednak powiadomienia, wystrzelamy do jego widzów, żeby jednak ktoś tam to zobaczył. Także moi drodzy, taktyczny kciuk. Mamie, babci, dziadkowi pokażcie, wiecie o co chodzi, nie? Transparent wywieźcie na bloku, tutaj diabeł. O kurwa, ale unlucky. Nowy odcinek Here, wiecie o co chodzi. Dobra, ja idę spierdolić policji i się z wami żegnam, także trzymajcie się, do następnego, pa pa.